serdecznie Państwa witam na wernisażu wystawy czasowej Pszczelim okiem, którą można oglądać aż do 18 grudnia, więc jest jeszcze troszeczkę czasu. Bardzo mi było miło po raz kolejny tutaj współpracować z Uniwersytetem Artystycznym imienia Abakanowicz w Poznaniu. I bardzo proszę tutaj pana dyrektora o zajęcie tutaj troszeczkę powiedzenie czegoś, szczególnie, że pan dyrektor to współpracował z państwem, prawda, także z tym środowiskiem artystycznym. Serdecznie witam państwa. Dla mnie to spotkanie jest wyjątkowe, dlatego że sporo lat spędziłem w uczelni, w której Państwo albo się uczycie, albo skończyliście, niektórzy są profesorami. I to jest prawda, lata 70. u boku pana profesora Tessera, prawie dwie kadencje spędziłem w tej uczelni. I muszę powiedzieć, że dlatego to jest jakaś wyjątkowa sytuacja i przepraszam za tremę, ponieważ mam dużo wspomnień bardzo ciekawych. Ja byłem bardzo młodym człowiekiem, a profesor Tesser jako rektor, który był dość wymagający, ale wspaniały człowiek, dużo się od niego nauczyłem, także miał już wiek, jak tutaj rozmawialiśmy przed chwilą z jednym z kolegów, już taki, że już powoli odchodził i po odejściu z kadencji też ja uczelnie odszedłem. Do swojego zawodu po prostu, nie dlatego, że musiałem. Także serdecznie witam, a również dlatego serdecznie witam, że zechcieliście zaistnieć u nas swoimi pracami artystycznymi. Jest to dla nas bardzo ważne, dlatego że jest to temat, który nas bardzo interesuje. Mamy skansen w Swarzędzu, jeśli chodzi o pszczoły. Także ten temat pszczelim okiem jest po prostu do nas bliski. I dziękuję, że zechcieliście po prostu u nas po prostu swoje prace pokazać. No i co się na początek wypada szczególnie podkreślić i powitać aktorów, autorów i artystów, można powiedzieć. Paulina. A czemu można powiedzieć, to zaraz powiem. Paulina Kwiatkowska, Mateusz Piotrowski, pan Grzegorz Tajczak, Ryfa Sosnowska, pan Bogdan Wegner, który już wtedy pracował. Teraz córka jest, której nie poznałem, ale już wtedy znam. I Natalia i Natalia Wegner. Chciałam serdecznie Państwa przywitać, bo to jest bardzo niepszczeli dzień, ale cieszymy się, że takie duże grono odwiedziło naszą wystawę. Może zanim coś powiem o samej wystawie i przedstawię uczestników, chciałabym serdecznie podziękować dyrekcji Muzeum Narodowego Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Czereniawie za to, że po raz kolejny możemy tutaj być. Dziękuję panu dyrektorowi Janowi Maćkowiakowi, panu wicedyrektorowi Jakubowi Zabawce i bardzo mocno dziękuję pani, naszej pani opiekun artystycznej, która już z nami wielokrotnie współpracowała, pani Hanna Ignatowicz, która jest naprawdę kochana i bardzo dobrze się znosi nasze niedociągnięcia, jakieś tam spóźnienia, także w imieniu naszej całej tutaj grupy chcielibyśmy pani wręczyć. I przeprosić za Natalią współpraca jest tak praktyczna, że aż nie artystyczna. To dobrze, że pani ze mną. No i jeszcze chciałabym podziękować osobom, dzięki którym wszystko tutaj się udało panie zorganizować. To są panowie, którzy nam pomagali podczas montażu. Pan Sławomir Dziewetki, pan Krzysztof Mnichowski. Bardzo ważny jest pan Marian Przydł, który męczył się z naszym tutaj materiałem, który musiał doskonale go spiąć, żeby przygotować do druku i żeby wydać katalog, który jest wydany właśnie z udziałem Muzeum Narodowego. Bardzo dziękujemy. I dziękujemy też paniom, które tutaj pracowały i przygotowały wernisażowy, tak, poczęstunek. Może ja przedstawię, nie wiem czy wolno mi jeszcze raz przedstawić uczestników wystawy alfabetycznie. Pierwsza osoba to Paulina Kwiatkowska. Nie wiem czy jest z nami kto dzisiaj, nie udało mi się dotrzeć, ale pani Paulina prezentuje tutaj na wystawie zwycięski projekt miejskiego ULA, który wykonała 3 lata temu dla BWA we Wrocławiu. I ten ul tam drewniany możecie Państwo zobaczyć. Tam są też kartki z opisem, można się zapoznać jakby z historią jego powstawania.
Kolejną osobą jest alfabetycznie na razie Mateusz Pietrowski, który jest asystentem profesora Grzegorza Ratajczyka w 13 pracowni malarstwa w Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu. Profesor Grzegorz Ratajczyk, który jest w ogóle całej tej wystawy, ponieważ właściwie ona, pomysł się narodził już chyba ze 2 lata, ale nawet wcześniej. I właśnie założenie było takie, że koniecznie, żeby tutaj, w Szreniawie, bo to jest najlepsze miejsce, żeby pokazać wystawę poświęconą pszczołom. Jeszcze jest oddział w Swarzędzu, ale ta sala jest dla nas najbardziej taka przyjazna i bardzo ją lubimy. Wydaje mi się, że jest taka, jest ciepła też, bardzo jakby podobna do wnętrza ula, tak możemy sobie nawet wyobrazić to drewno i jego zapach. Kolejną osobą jest Krzysztof Ryfa, który jest absolwentem Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu, wtedy jeszcze Akademii Sztuk Pięknych. Krzysztof jest założycielem Galerii Sztuki Niezależnej, to jest Galeria 33 w Ostrowie Wielkopolskim. Dzisiaj Krzysztof przyjechał z gośćmi właśnie z Ostrowa Wielkopolskiego i z Pleszewa, przywiózł dużą ekipę naszych tutaj widzów. Kolejną osobą jest pani Sylwia Sosnowska, która jest pracownikiem naukowo-dydaktycznym Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, ale w jaki sposób również związana jest z Uniwersytetem Artystycznym, ponieważ Sylwia przez wiele lat pracowała ze świętej pamięci profesorem Waldemarem Masztalerzem. Także jesteś jakby też troszeczkę jakby tutaj związana. No, kolejną osobą jest mój tata, profesor Bogdan Wegner, który no, stan zdrowia nie pozwala mu być na naszej wystawie, ale jeszcze jak miał więcej siły, to specjalnie na tą wystawę namalował ten duży obraz, który jest tam, pod tytułem Gniazdo, i dołączył do niego obraz, który uważał, że również będzie jakoś współgrał z tematem, obraz punkt widokowy. No i ostatnią, właściwie przedostatnią osobą jestem ja. Ja prowadzę 12 pracownię rysunku w Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu. Moje prace są tam oprawione, rozpoznawane poza szybami. Jest jeszcze jedna osoba ważna, pan Ryszard Stambio, który to jest pszczelarz, to jest mój przyjaciel pszczelarz, który niestety nie mógł być, ale ważny, zależało mi na tym, żeby każdy głos, żeby każdy z artystów miał swoją odrębność, miał swój odrębny język, który no, jest wyrazem pewnej afirmacji tego małego stworzenia, jak to mówię. Ja dziękuję za zaproszenie i może tylko powiem tyle, że podjęłam tematykę martwych pszczół. Zebrałam martwe pszczoły, fotografowałam je obiektywem na powiększeń makro, zrobiłam te druki i z nich zrobiłam wystąpienie. Z wyjątkiem królowy tę inspiracją były martwe pszczoły. To jest dla mnie bardzo wstrząsające, bo zbierałam te pszczoły pod kwitnącymi lipami. O, może tylko tyle tego. To ja może też krótkim komentarzem, muszę patrzeć swoje prace. Dla mnie punktem wyjścia były te słowa, które mówiła Natalia przed profesor Ratajczyk o inności widzenia. My jako ludzie nie możemy spojrzeć na świat oczami pszczoły, ponieważ mamy inaczej skonstruowany aparat wzrokowy i to jest oczywiste. Natomiast my jako szeroko rozumiani artysty plastycy podjęliśmy ten temat inności spojrzenia, bo po prostu to, z czym się zmagamy, to nasza materia wymaga, tak mi się wydaje, tak wymaga po prostu inności spojrzenia na rzeczy zwykłe czy codzienne. I to jest takim głównym punktem wyjścia do pokazania tych prac. Może ja też coś powiem, tak? Ja powiem Państwu, ja jak usłyszałem ten temat o pszczołach, byłem bardzo wzruszony, ponieważ przypomniało mi się moje dzieciństwo. Ja mieszkałem na tak zwanych Heimstedtach, już na końcu miasta, gdzie za chwilę były pola pełne
słoneczników i mój tata miał sad, ogród i miał 4 ule, jego kolega, taki pan Ibron, miał też 4 ule. Ojciec był inżynierem, magistrem automatyki przemysłowej, ale jego taka pasja właśnie poza tym były pszczoły. I pamiętam, jak zawsze wywozili w okoliczne lasy na pola rzepakowe te ule i kiedyś taki zmartwiony przyjechał i żeśmy mu wytruli wszystkie. Nie? Potem te ule przez parę lat stały w tym ogrodzie naszym, wśród tych drzew. Ja do dzisiaj pamiętam, jak one tam stoją, tam z boku i to ojca przeżycie. Potem oczy od tego chciały czarnić, coś leciało, ale to tak mi było bliskie, bo mi się całe dzieciństwo przypomniało. Takie to wspaniałe dzieciństwo, takie swobodne, wolne, bez trosk, bez kłopotów. Także wiele rodzicom zawdzięczałem właśnie to, że ja byłem jedynakiem i zawsze mnie zabierali do lasu, podziwiałem tą przyrodę, te pszczoły, ten kontakt, te ogrody. To miłowanie do ziemi, jak dziadek też chodził do ogródka i te ryba zeszczelnione jeszcze, czy tam pełne wody czereśni, które o świcie były. No pamiętam, kiedyś były ciężkie czasy, były tylko rower, tata rowerem mnie do przedszkola woził i w ogrodzie ziemniaki się kopało właśnie, tak się rano wstawało w piżamie, się szło do ogrodu, tą ziemię się brało w rękę. Tak każdy mówił, albo maluje ziemię, bo to... Ale to takie zostało z dzieciństwa i te ule, te pszczoły, też ojcu dziękuję za to, że mnie chował tyle lat i on miał takie pasje, grał na pianinie, tu pszczoły hodował, chciał się zajmować pieczarkami, bo stare bunkry, tutaj posadowo, sieraków, lwówek, bardzo mi to okolice bliskie, bo mówię, tam był księcem, tam chciał robić też, bo mi konie są, pieczarki można hodować, bo jestem na Wyskoński. Także do tego mi Śleniowa jest bardzo bliska i dyrekcji dziękuję za to i Grzegorzowi i Natalii, że mogę tutaj brać udział, bo wróciłem po latach do tego dzieciństwa. Dzięki temu tematowi przypomniałem sobie moje dzieciństwo z tej drugiej takiej fajnej strony. Dobrze, czyli zapraszamy do zwiedzania i na skromny potem stówek. Dziękujemy. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy.